właśnie poszły w górę ceny gazu, przedtem poszły w górę ceny energii, w górę idą ceny benzyny, a właściwie nie ceny benzyny, tylko ceny benzyny plus akcyza. Benzyna to tylko 1/4 ceny tego, co płacimy na stacji benzynowej. Ta banda złodziei po prostu grabi nasze pieniądze bezlitośnie. To jest banda złodziei. Zrozumcie Państwo. Państwo patrzycie na szacownych senatorów i posłów, jakby to byli uczciwi ludzie. Jest błąd. To jest banda złodziei. I jak mówił Alexis de Tocqueville, nie ma takiego okrucieństwa, ani takiej niesprawiedliwości, której nie mógł być popełnić skądinąd łagodny i liberalny rząd, jeżeli zabraknie mu pieniędzy. Im po prostu brakuje pieniędzy i w ten sposób rabują ludzi. Mówią, że troszczą się o biednych, no ale przecież ci biedni gotują na gazie, gotują na prądzie. To wszystko jest rabowanie tych ludzi. Ja nie chcę mówić, że specjalnie trzeba się o biednych troszczyć, bo o bogatych też rabują. Tylko ja pokazuję, jak się rozmija to, co oni mówią, z tym, co oni robią. Oni mówią z przytupem, dajemy ci 50 zł, a w cenie gazu zabierają ci 100 zł. Otóż ja mówię, że nie trzeba dawać, tylko nie trzeba zabierać. Przez 2 tygodnie słuchaliście Państwo bełkotu tej bandy czworga. Oni zapewniają, że liczy się tylko Polska, a tak naprawdę liczą się tylko pieniądze, które nam chcą ukraść. I pamiętajcie Państwo, co mówię. Nieważna jest zmiana świń przy korycie. Ważna jest likwidacja koryta. No to nie chodzi o to, żeby zmienić prezydenta na korwinamikę. Tylko chodzi o to, żeby zmienić ustrój na normalny. I o to będę walczył. Dziękuję za uwagę.